ten dwa, ten trydyt, ten jeden, ten trydyt, ten start. Siemanko, jestem Vertez, ze mną jest tutaj, nie, inaczej. Ej, patrzcie, mamy dwa Oscary. Oskar. Jej! Wiedzieliśmy, że zawsze się tam to uda. Także... Andrew jest z nami, Roy, do widzenia. To tak, patrz, są dwa Oscary, jest Andrew, Roy, taka ekipka, nie wiem, wiadomo kto jest kim, tak szczerze. Po głosie nikt nie wie kim jest kim, nieważne. Nie... Tak. Ale ogólnie na tym spiku jest ze mną Hunter. Ja jestem, tak. Tak, jest LJay. Dzień dobry. Jest Świątek. A jestem. Jakiś Vertez. A to ja, dobra. I tak, i start. Lecimy z kolejny odcinek Huzier Tadi. Tym razem inne teamy niż ostatnio. Ty ciekawe, czy nas dobrze poprzerzucało w ogóle, bo ja jestem ojcem. Jestem dzieckiem. Ja jestem z LJayem. O tak. Boże. No dzięki! Ja z kimś dzieckiem to. Jestem. Hello. Nie, bo wiem, że Wełtaz jest... Kto to jest? Kto to jest? Gdzie jest Hunter? Dziecko poszło? Halo? Czy to jest Hunter, czy to jest Wełtaz? Nie, Wełtaz jest tutaj, bo to jest Milord taki. Nie, czekaj. Ja zgubiłem już jedno dziecko, nie? Mam rozkminę, kogo bardziej pilnować w ogóle, nie wiem, nie? A masz dwóch na dole? Nie, no ciekawe, no tak, kto jest dwóch na dole jest. Kuźwa! Wow! Co?! Kutasiarzu! Jak mnie wydupiło w kosmos! Ja go tylko złapałem na chwilę. Ej! Tak przez... to nie fair! Nie dam ci tego widelca. A ty mnie dalej gonisz, okej. Okay. Patrz, nawiedzona tak. Lampa. Ja pilnuję jedno. Ogólnie był downgrade gry. To już wiem, że to jest Hunter. Był downgrade. Nie! Nie! Co? No, nie widziałem tego widelca tam, wiesz? A ja widziałem. A gdzie jest drugi? Jeden jest na podwórku. Dobrze, ja mam pigułki w razie czego. Co on robi? I przyglądamy się teraz rozgrywce, proszę państwa, o to dziecko. Co? To działa teraz? Dawaj samochodzik, dawaj samochodzik, uwaga i dziecko! Co to jest? Ale zarobiste! Co to jest? I uwaga, ojciec nie może dogonić dziecka, dziecko zapierdala. Tak jak co to jest? I stary, teraz ja dziecko, uwaga, proszę państwa, dalej jedzie sobie dziecko. Dziecko czym mogę tutaj robić? Nic! O nie, nie mogę skakać. Możesz się rozbić. Możesz topić! Drogi kurny! O nie, kolizja! Nie, teraz ja trąbię! Ty motherfuckersie jeden. Ale jak to odłożyć? Ja chcę to odłożyć! Kurwa! Teraz... Co to za dźwięk? Teraz ten samochodzik to sobie nim jeździ. U mnie jest taki troszkę inny dźwięk, jak trąbienie. Jaki? Czemu? Co ja zrobiłem? Perspektywę trzecioosobową? Tak. On tu żre, ja go widziałem go. Tu jest. Ej! Jest perspektywa trzecioosobowa. Jak gdyby? Daj to. To perspektywa trzecioosobowa. No jak gdyby taką... Nie. Czemu nie mogę zawsze... O, właśnie. Złapałem. Dlaczego nie mogę puścić tego auta? Bo to auto, no weź tu mi pomóż, a nie kuźwa z autem walczy. No chcę auto puścić. Bo on żre jak porąbany, no to jest maszynka kuźwa do żarcia. Ale to auto się nie puszcza. No właśnie widzę, że to auto się nie puszcza. Co to jest? A masło, dobra, nieważne. A co masło ogólnie? Nie. Dobra, ja wyniosę to. Kuźwa, no. No jak ja mam to postawić? O, dobra, puściłem to. Gdzie on jest? W garażu? Tutaj, jak przed garażem. Nie, on idzie do salonu idzie. Ja idę do salonu. Tamten... Piluj go. O, rozwalił barierki, czekaj. Nie poszedł, czekaj. Daj to! No, co? Gdzie? Gdzie to było? Co zrobił? Takie wężowe zmylenie, tak barierki, widelec. Ale to był ten, to było zbugowane, bo ja już ten widelec miałem w ręce, on i tak się zabił. Jak? What the fuck was that? I don't understand what the fuck is going on here. No i dupa. Coś pierdło. Get the fuck out. Len, my mamy ptaszka w domu! Halo, ktoś mnie dzwoni. Co jest? Co to mnie dzwoni? Ej, mamy ptaszka w domu, stary numer, nie odbieram, do widzenia. Ptaszka mówicie? A? Co no, ty ptaszek, wiesz, normalnie jest lata kanarek, człowieku. Dobra. Wiesz, tak jest. Kanarek jest z kuchni. Ciup, ciup. Ciup. Co? Ciup. No tak, możesz pomóc trochę? Coś? Coś? Czemu się zmyliłeś? Nie. Ciup. Nie. Ciup. Nie. Tak? Ale się zesrał. Dobra. Ale kupska narobił ten, nie? Dobra. Ale ten ptak serra, Boże. Projekt porąbany. Świątek, o nie, Świątek, o nie. Zostaw mi coś w tym garażu. Ej. Dziecko mnie spowolniło. Bardzo dobrze. Świątek, ty z garażu się skorzystasz, czy nie? Nie. Dobra, okej. Czekaj. Ty, tam jakąś świeczkę muszę dorwać najlepiej. Ty, to nie mogę chodzić! Pociąłeś go? Dobrze, tak. Chodź, mój chłop, swój chłop. Chłopie, nie takie rzeczy się robiło. Dobra, nie idę. Mogę chodzić. Ja idę po autko. Dobra, okay. A ja idę też. Ja idę też. Hunter, najszybciej dojdziesz z nas wszystkich. O! Ja nie mogę, nie zdążyłem biegać. Nie zdążyłem dojść do autka. A widzisz? A ja idę sobie dookoła. Vertez, musisz sobie poradzić. Jestem zbyt wolny. A widziałeś go gdzieś? Nie. Aha, myślałem, że go pilnujesz. Tak ciężko mi pilnować przy takim chodzeniu. No coś chciałem ogarnąć w tym czasie, wiesz? A tak mi, no niestety, no. Andrew has died! Zemsta, kurwa. Tak jest! Zemsta, mówisz? Spok. Dobra, zobaczymy. Cool. Ja zobaczymy nie teraz. Bo ja nawet sam jak z tobą grałem, to przegrywałem. Co ty chcesz? Ale to ale w ogóle albo mi się wydaje teraz, albo nie można wypić w ogóle tego. Nie można wypić teraz benzyny. Bo ja podniosłem i po prostu podniosłem, a nie wypiłem. Więc taka troszkę lipka jak gdyby. Gdzie oni są? Jeden idzie do naszej sypialni, a drugi był gdzieś u góry i nie wiem gdzie poszedł. Może na dół, a może do pokoju obok. A już go. Nie, wypitalaj z tym laserem. Jego trzeba już na straty spisać w tym momencie. Już mówisz? Ja już go nie widzę nigdzie, stary. Nie ma go nigdzie, stary. 3, 2, 1, and boom! Co? Ja nawet nie wiem gdzie on poszedł. Ale też nie widzę tego gówniaka teraz drugiego. To też skoczył do wentów, nie? Chyba tak, chyba na dół, no. Te wenty to jest kuźwa najgorsza rzecz na świecie w ogóle, bo nigdy nie wiadomo, która prowadzi. Dobra, gdzie jest drugi młodzieży? Tak, jest gdzieś na dole. Poszedł do wentów. Nie, jest na dole. Fajnie. Nie jest na dole. Gdzie? Teraz poszedł do wentów, W salonie. W salonie wenty prowadzą do garażu chyba gdzieś. Nie znajdę go. Ja już wyszedłem z sprawy w tej... Jest w garażu, w garażu! Sorry! Ej, puszczaj! Oj tam, oj. Zżarł coś? Tak. Wypił pewnie Tom, no. Tom. Gazolinek. No nie wiem, czy wypił, skoczył do auta. Nie! Bierz go stąd. Turn off! Co?! Co?! Co się stało?! Jak? Możemy wyłączyć auto i ono ruszyło w ogóle. Brum. Zabiłeś synka. Jaka ta gra jest pieprznięta teraz, lol. No nie wierzę w to. Tak w życiu bywa, otóż... Ona jest bez sensu teraz, kuźwa. Oni zrobili takiego down upgrade'a, że kuźwa nic nie można zrobić w ogóle. Tak spierdzielili to wszystko. Do twórców gry, kurde, zrąbaliście sprawę, kuźwa. Nie podoba mi się to. Unsub. Unsub na grę. Daję wam unsuba na grę. No kuźwa ty, no przecież nie idzie grać w ogóle teraz. Kuźwa, no ciężko jest w ogóle... Dlatego my teraz mamy ciężej, bo my jesteśmy ojcami, a wy jesteście dzieckami. No to jest po prostu kurwa... No tak, ale nie, generalnie chodzi o to, że ojcowie praktycznie nie mają teraz jakoś tak... szansów, nie? Ja się czuję jakbym w ogóle grał pierwszy raz w życiu w tą grę. No co robisz? Co robię? No. Ja zaglepiam dziurki. Okej. Okay. Żeby dziurki były zalepione. Ale cię kurwa! Ale po co? Nie mogę, fajnie. Dupa. Powziął już widelca. Mamy małpkę! Znowu. No. Wreszcie. Małpka! Nie ten zasrany pająk. Dzięki! Ty mi wziął! Co za kutas! Jednego pominąłem i już chciałem zalepić, nie trafiłem, no. Where is that drugie motherfucking dziecko? Przy garażu. Ty garażu. O, wiem co ja chcę, sobie pojeździć tym aukiem. Nie ma, ale umrzyj! Nie umrę, co ty? Umrzyj! Dwóch mi się sfokusowało, zesram się zanim się umrę. Umrzyj! Jak się tego co to jest w ogóle to coś, to coś właśnie co podniosłeś? Ale gówno! Jakie gówno! Można basen przykryć teraz! Ty, ja jeszcze po basenie, stary, jestem... Co za gówno! Ej! Ale wy generalnie też widzę, generator jest na podwórku cały czas teraz, a nie tylko w tym trybie. Aha. Gdzie jest generator? No tu gdzie zawsze, tam co w Nightmare'ze. Z drugiej strony budynku. Z drugiej strony. O, ale mopka się posrała. Ale dlaczego basen da się przykryć? Co to za gówno jest? Dobrze, no bo basen musi być zawsze do basenu wskakiwaliście. No i bardzo dobrze. Kurde. Jedz gówno bracie, jedz gówno, bo gówno bardzo dobre. Dobra, to weźmy to pilnie. Tak, jedz to szkło! Tak! Tak! Brawo! Brawo! Zet szkiełko, to wtedy klops. No to dupa. Bo się wkurzyłem, kurwa no. Brawo! Zobacz tego. Jak pilnował. Zobacz tego. Ja jestem profesjonalnym youtuberem, nie wiem podczas nagrywania, do widzenia. Do widzenia. Ja idę zaklepiać, zalepiać. Zaklep, zalep pieroga, na. Zalep pieroga, na. Dobra, ty masz jednego, idę po drugiego. Gdzie jest drugi? To jest, tutaj nic nie ma. Gdzie jest drugi, Tutaj nic nie ma. O, widelcyk. No, bum! Dziękuję. No co? Nie wierzę, ty. Nawet nie wiem. Zrobiłem turbo nitro pojazd do kontakt. Uwolnij mnie, kupi kartonie, bo ci pisnę zaraz, no. Kartony. Gdzie? No nie wiem. Co? Jak ty żeś go pilnował? Ja mówiłem, że ja idę zalepiać i... No tak średnio bym powiedział. Od kiedy tutaj w kuchni jest kontakt? Nie wiem. W jakiej kuchni? Gdzie? A ty, gdzie ty byłeś? W kuchni byłeś. Koło tej, ja koło wejścia. Nie, nie byłem w kuchni. Lol, to gdzie ty byłeś? Daleko, w trawie. Aha, no okej. On był gdzieś indziej niż w kuchni. On był poza kuchnią. Okej. Tiri tiri tiri. Tiri tiri tiri. Gdzie są kuźwa? Zalepiarki. Hello. Bo ich nie mogę. No ja chcę cię uderzyć. Co jest? Czemu ta broń nie działa? Pokazać ci dlaczego? No dzięki. Because fuck you, that's why. Ale dlaczego nie można teraz gazoliny pić? Przecież to jest taki downgrade gry, że ja pitole. Ty bez kitu, faktycznie, bo ja też się zdziwiłem, że nie można pić, nie? Wziąłem ten i myślałem, że musi się napija, ale w ogóle. Ale to jest celowe zagranie przez dzikie fistaczki. Co ty? Bo dzikie fistaczki mają duże ptaszki. Wszystkie dobre elementy tej gry zostały totalnie spieprzone. Jestem teraz tak anty do tej gry, że w ogóle nawet nie masz pojęcia. Ta gra jest teraz tak zdałniona, jak nigdy nie była. No widzę właśnie, że jest zdałniona, gdyż... Dol? Ej, nie mogę zabrać. Co? Ja zalepiam dziurki. Nie ma? Ale ty klucz zabierz od auta. Proszę, bo ja nie mogę. Ej, on coś chce zrobić autem. Ej, to jest nie fair, bo nie mogę mu klucza zabrać. Ale ja nie mam klucza w ręce. To jest najlepsze. Ej, trzeba mu pilca dać. A no faktycznie, dobra. Mam pilca? No, ej, mam. Gówniarz, żyj. What? Dlaczego ja ci nie mogę dać pilca? Ale nie wiem. Ej, no mam pilca. Bracie, pomóż mi, bracie. No nie mogę. On też nie może złapać kluczyka teraz. No kuźwa ty. Czekaj. O dobra, jaka ta gra jest zbugowana teraz, no przecież to... To nie, to jest... Ja pierdzielę, no... To jest spitolona gra teraz. Oficjalnie nie gram więcej w ten syf w ogóle, ty no kurwa, przecież to się nie da nic zrobić. Paranoja, no. Where jak is drugie dziecko? Tak jedno w samochodzie jest. Jedno w samochodzie, to wiem, a drugie? A patrzymy, update, bug fixes, no kuźwa, bug fixes. No to starą se możesz kuźwa naprawić. No sfixowali bugi, to nieźle. Ej lol, ale ty przynajmniej nie mogę wstać. I nawalili jeszcze więcej, dziękuję bardzo. To jest paranoja teraz. Okay. Co tu się dzieje w ogóle? Mam niby kluczyk, a tak naprawdę go nie mam. A daj spokój w ogóle. Pierdzielę to. How tu nakryć to całe tutaj... Tą matę tam masz taką w tym. Bierzesz ją z garażu, a później klikasz na ten. Klikasz na basen, jak je trzymasz. Aha. Dzień dobry, dziecko. Proszę wyjść z lodówki. Co ty tu, tato, szukasz? Zobaczenia. Prezentu. Świątek, ty zginiesz w ogóle, czy nie? Nie wiem, nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy, bo to gra jest spierdolona. Ojojoj, Świątek przeklina. No ale sorry, no kuźwa, to jest masakra. Hunter. Ja? No tutaj jest kuchnia, kitchen. To jest masakra, kuźwa, to co się teraz dzieje. Daj spokój. O. No. Dałem pilsa, czy nie dałem? Nie dałeś. Ty wiesz co, Świątek, no puść mnie! Dawaj szkło, Świątek! No próbuję ci pilsa dać! Pieprzaj to szkło! Wszystko albo nic! Wszystko na jedną kartę! Come on! No i czemu szkło bijecie? Come on! No ja chcę je zbić, ale kuźwa spadło z szafki i gówno, a nie się popsuło. Nie mogę go puścić! Rzuć tego pilsa na ziemię! Rzuć pilsa na ziemię! R klikaj, R kliknij, R! Kliknij R! Klika mi nic! Kurde, bo nie masz tego pilsa, on się zbagował, Tak jak moja broń się zbagowała w ręku. Pierdziele, ale to co znowu się gra? Nie, koniec. Ej, my powinniśmy wrócić teraz do łapania dzieci w takim razie, skoro tak utrudnienie jest, kuźwa. Naprawdę. To jest po prostu masakra, co się dzieje. Ja powiem jedno, zapomniałem. Kończymy ten odcinek, może w ten sposób. A, że remis mamy, gdyż widzicie. Widzicie, jak co tu się dzisiaj działo. Nie. Ta gra wróciła do poziomu 0. Dokładnie. Tak. To takie kompletne 0. To jest wersja 1.9.5, a mi się wydaje, że to jest 0.9.5. Coś kim się pomyliło, wgrali starą wersję. To taki troszkę April Fool's Day, tylko że troszkę za szybko, no niestety. Albo za kilka miesięcy się obudzili, Internet Explorer. Ja pitole. Nie, ale to co się dzieje z tą grą to jest paranoja. To jest straszne. To jest bardzo straszne. Nie, że zamiast naprawić cokolwiek, no ale tak samo kuźwa, charaktery kuźwa, no nie ma żadnych, no jedne okulary kuźwa, nie ma w ogóle głowy żadnej, tak żeby dziecka założyć głowę ojca ani nic. Wszystko spoko, no fajnie, dodali garaż, ale co z tego? No to matę całą na basen, tak dalej, ale co z tego? Nie można wypić gazu. Garaż już był w poprzedniej wersji chyba. Tak? No to możliwe, no ale w każdym bądź razie nie można tej całej gazoliny wypić. Kuźwa, no downgrade jak ciul. Konkretnie. Dobra, dupa, koniec. No dziękujemy za oglądanie, jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na Facebooku. Mam bardzo dziękuję za oglądanie, widzimy się może kiedyś w Huzier Daddy, zobaczę czy jeszcze ekipa się zgodzi na nagranie. Musicie tutaj zadziałać łapkowo, lajkami, tak, dobra. To jeszcze raz dzięki, na razie i cześć. Trzymajcie się. Do widzenia.